Lepiej późno niż wcale. Myślę, że to są idealne słowa, które mogę zastosować na wstępie tego filmu, a mianowicie Pick 'em Challenge z ostatniej fazy mistrzów Majora oczywiście w Paryżu. Ostatni Major w CSGO i oczywiście ostatnia możliwość wzięcia udziału w Pick 'em Challenge. Faza legend. Myślę, że to nie jest zaskoczenie, jak powiem, że mi również tutaj no, poszło bardzo słabo. Nie widzieliście tych moich typów na fazę legend i na fazę pretendentów, bo kurczę, zebrało się tak w czasie, że po prostu Major się zaczynał, jak ja jeszcze byłem w domu rodzinnym i tam tak średnio dało radę nagrać ten pikem na tamtym komputerze i miałem w planach po prostu wrzucić wam tym pikem, jak się zacznie już ten Major, ale no nie wyszło. Tak samo potem fazę legend, stwierdziłem, kurczę, może nagram tu fazę pretendentów i od razu potem fazę legend wrzucę. Ale stwierdziłem, że nie ma to chyba sensu i po prostu wrzucę wam fazę mistrzów i pokażę wam, jak ten oczywiście mój pikem na fazę pretendentów i fazę legend wyglądał. Jeśli chodzi o fazę pretendentów, no to tutaj Force dałem na 3-0. No nie siadło, nie wyszło. Force oczywiście nie dostało się do dalszej fazy. OG też zawiodłem się bardzo na nich. Generalnie miałem rozkminę, czy dali właśnie Fluxo na 0-3, czy właśnie The Mongols. Mongolsi ukąsili jedną chyba mapę, albo nawet dwie, nie jestem pewien. No i na szczęście tutaj Fluxo, bezpieczny typ na 0-3. Mousesports generalnie myślę, że to największe, znaczy może nie największe. Chciałem powiedzieć największe rozczarowanie Majora, ale wydaje mi się, że jak powiem, że największe rozczarowanie fazy pretendentów, to myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Generalnie Monte to jest w ogóle totalny czarny koń tego turnieju. Totalnie wydaje mi się, że nikt prawie na nich nie stawiał, a oni dostali się stary do fazy mistrzów. I wydaje mi się, że trafienie tego Gamer Legion w ćwierćfinale jest dla Monte bardzo korzystną opcją, żeby po prostu przejść dalej. Patrząc na te drużyny, no to wydaje mi się, że Gamer Legion i Into the Breach to są jedne właśnie z no, tych drużyn najsłabszych. No ale generalnie patrząc w ogóle na te drużyny, które tu są, no to w ogóle masz takie w głowie, co tu się stało? Into the Breach, Apex, Liquid, które w fazie pretendentów wyszło, o dziwo, ale grali taką totalną padakę, że aż w pewnym momencie zwątpiłem, czy oni przejdą dalej. Chciałem ich pierwotnie dać na 3-0, ale stwierdziłem, że zachowawczy typ i tutaj wpierdzieliłem sobie Liquid i na 3-0 właśnie wrzuciłem sobie Forzę. No tutaj generalnie udało mi się fajnie zebrać, bo 6 tutaj punktów udało mi się trafić, 5 było potrzebnych. No i tak oczywiście nasza tutaj faza pretendentów się zakończyła. Następnie faza legend, to już jest tragedia. Major wydaje mi się, że najbardziej nieprzewidywalny. Myślałem ostatnio, że takim majorem było Rio chyba. Czekaj, muszę aż zerknąć. Tak, dokładnie, Rio. Ale no tutaj stary ten major ostatni w Paryżu, wydaje mi się, że pobił tamten major w Rio na głowę, stary. To co się stało w ogóle? Generalnie dzień przed ostatniego dnia tych meczy miałem dalej szansę na poprawne wytypowanie. Miałem szansę na poprawne wytypowanie tych drużyn, bo w grze było dalej NC, w grze było dalej G2 i w grze była Furia i Navi. Tylko wtedy było tak, że Furia grała chyba z G2. W ogóle to jest hit, że oni grali o wynik 0-3. Dwie w ogóle drużyny, które zrobiły 0-3, Furia i nasze polskie oczywiście Nine. To jest naprawdę coś niesamowitego, że Furia, którą wydaje mi się, że no każdy normalny człowiek wstawiał tutaj do wyjścia. No Furia nie wyszła. Furia nie wyszła i zrobiła 0-3. Następnie Navi w meczu decydującym przegrało z Face, mając prowadzenie 15-9 na ostatniej mapie. Face zrobiło comeback i wygrało w dogrywce. I tak to się wydarzyło. A dzień przedtem, właśnie tego dnia, gdzie jeszcze szansa była, Navi przegrało z Monte. I wtedy wszystko, cały plan poszedł misterny, że tak powiem, w pizdu. I wszystko się wtedy zepsuło. No i mamy tylko 3 punkty. Generalnie na początku, jak ten pikem się pojawił, na 3-0 wrzuciłem heroik.
Naprawdę, ja to zrobiłem i miałem zatwierdzony typ na Heroic na 3-0, ale mówię, no nie no, chyba lepiej, żeby dać ten punkt zachowawczy, niżeli ryzykować na 3-0, bo noga zawsze może się powinąć i tak dalej. Ale no, utwierdziłem się w przekonaniu, że Heroic to jest tak solidna drużyna, że to 3-0 no bez problemu zrobili. Heroic zrobił 3-0, dalej no 0-3, no to dałem Gamer Legion, które dostało się dalej, które też nie powalało grom w fazie pretendentów, ale no generalnie jak tak pomyśleć, najbardziej oczywistym typem na 0-3 było Nine. Change my mind, wiele ludzi dawało ich na 3-0, wiele ludzi dawało ich do wyjścia i to nie tylko Polacy, stary, to nie tylko Polacy, bo nawet jak jacyś streamerzy zagraniczni, nawet chyba HLTV dawało Nine do wyjścia, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, była taka fajna tabelka, gdzie było to pokazane i dużo osób właśnie dawało Nine do wyjścia. No ale jak tak pomyśleć, no to był to oczywisty typ na 0-3, no wiadomo, no te drużyny, które wyszły z pad pretendentów są już rozgrzane i tak dalej, no Nine, no nie było tego doświadczenia, no nie było tego doświadczenia tutaj, które no było potrzebne. NC tak samo odpadło, przeszło dalej Apex, przeszło dalej Into the Breach, które też wiele osób dawało na 0-3, w ogóle 0-3 to były takie typy Gamer Legion, Into the Breach i Team Liquid. A Team Liquid wszystkich zaskoczyło po fatalnej grze w fazie pretendentów i wyszło do następnej fazy. A, i 3-0 oczywiście również tutaj Vitality zrobił, co też w miarę takim no, oczywistym typem było. No i generalnie co? Jeszcze tak wrócę do tego meczu Navi, że tego ostatniego dnia był mecz właśnie Navi Face o wyjście. Był mecz Into the Breach Fnatic chyba, z tego co pamiętam. I Apex NiP chyba, albo odwrotnie, albo Apex NiP, albo Apex Fnatic. I generalnie trafiłem tak, na kuponie miałem 3 mecze. Miałem postawione $100, miałem do wyciągnięcia $1400. Miałem 3 mecze, miałem tylko 3 mecze postawione. Miałem postawione, że wygra właśnie Into the Breach, że wygra Apex i że wygra Navi. A kursy na Apex i na Into the Breach no to były 2,50, może nawet trójeczka. A na Navi ten kurs był koło dwójki. I no i weszło wszystko. No oprócz tego Navi, które wygrywało 15-9 i no i się zepsuło. Tym bardziej, że pierwsza mapa, która była pickiem face, Navi bez problemu wygrało. No na drugiej myślałem już, że jak zobaczyłem, tam chyba był... A nie pamiętam nawet, kurczę, szczerze. Ale jak zobaczyłem... A czekajcie, możemy tutaj sobie to zobaczyć. Jak sobie zobaczyłem... No o, właśnie, Apex, NiP i Fnatic Into the Breach. O, tutaj jest oczywiście ten Anubis. Jak zobaczyłem, że Navi wygrało na Overpassie 16-13, no to myślałem, że no, skoro pikują Miraża, skoro Navi pikuje Miraża, no to będzie to raczej mapa dla nich i szybciutkie 2-0, no a tutaj niestety nie pykło i Navi wypuścił tutaj w tej ostatniej mapie przewagę z wyniku 15-9 i to są dwie rzeczy, które sobie stary nie daruje na tych majorach, to jest właśnie ten obvious typ, to jest ten obvious typ w sumie na 9-0-3 i to Heroic, które miałem, ale które zmieniłem, to są takie dwie rzeczy, które żałuję i że no i że to Navi, kurczę, zamiast tego face tam rzuciłem. No ale no kto by się spodziewał, że Navi odpadnie w fazie Legend, stary. No to jest, ten major to jest totalne zaskoczenie. Mam nadzieję, że nikogo nie męczę tym moim gadaniem, no ale 3 odcinki w sumie, to jest 3 w jednym, stary, więc trochę tu gadania będzie. No ale teraz przejdźmy już do tej naszej fazy ostatecznej, czyli fazy mistrzów. Szansy na diamentowy żeton i tak już nie mamy. Szkoda, bo ostatni major, no to fajnie by było go zdobyć, no ale no niestety, no nie wyszło, nie wyszło. No ale jeżeli ktoś w ogóle będzie miał diamentowy żeton, to będzie to naprawdę bardzo, 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 bardzo mały odsetek graczy. No ale generalnie, nie chcę mi się teraz coś tym pikiem wczytać, no ale generalnie jakbym faktycznie wrzucił Heroic na 3-0, to miałbym dodatkowego slota, którego przeznaczyłbym pewnie na Montę. Więc miałbym dodatkowy punkt, bo tam nie było w sumie takich drużyn, które mogły te. Albo Liquid bym wrzucił, albo Monte, albo Liquid bym pewnie wrzucił. No i na 0-3, no to jest kolejny punkt, no to zobaczcie, że to już, no tam, no było to do zrobienia, no ale kto by się spodziewał. Dobra, no to przejdźmy już po prostu do meczy. Nie jestem w stanie diamentowego żetonu zdobyć, ale
jestem w stanie wytypować, wydaje mi się, zwycięzcę tego Majora. Pierwszy mecz, Heroic Face. Heroic Face, mecz mocno, wydaje mi się, 50-50. Z racji, iż Heroic już nieraz pokazywało, że potrafi przebrnąć przez te fazy wszystkie jak taran totalny. A potem w tej fazie mistrzów coś tak nagle przygasało. I nie wiem, czy Face z tym doświadczeniem mimo wszystko przed publiką, bo trzeba pamiętać, że to są teraz te mecze przed publiką, że Face ma to ogromne doświadczenie przed publiką, szczególnie Karrigan. Więc to jest właśnie pytanie, czy Face tutaj jednak nie sprawi psikusa, bo dwie takie drużyny, które są typowane na właśnie zwycięzców Majora, no to jest właśnie Heroic, które jest top 1 aktualnie i które no miażdży póki co wszystko, co napotka. I Vitality. Vitality, francuska organizacja, zajęło oczywiście przed własną publicznością we Francji. Będzie na pewno zdeterminowany, żeby wygrać tego Majora. I to są właśnie te dwie drużyny, które ludzie pikują na zwycięzcę tego turnieju. No ale zacznijmy od tego pierwszego meczu. Mimo wszystko wydaje mi się, że górę weźmie Heroic. Dalej, Montegamer Legion. Nie ma co tutaj zbytnio się oczywiście nad tym meczem rozgadywać. No mamy Polaka w Gamer Legion, siuchy. Dodatkowo jeszcze oczywiście Ralen w Into the Breach. I oczywiście Kuben jako trener w Apex. Więc mamy kilku Polaków w fazie mistrzów, więc jest się z czego cieszyć. Odpadli nasi z wynikiem 0-3, no ale w tej fazie mistrzów przed publiką ci Polacy będą. Monte, w którym oczywiście gra Krasnal, nasz Polak, no i Gamer Legion, w którym gra Siuchy, więc na pewno tutaj jeden Polak przejdzie dalej, ale który? No wydaje mi się, że to będzie Krasnal właśnie z tutaj oczywiście Monte. Monte naprawdę to jest totalna, stary, to jest fenomen naprawdę tego Majora. Wygrać z Navi, stary, i tak się przycisnąć, stary, przez obie te fazy, jest coś naprawdę niesamowitego. Ja nie wiem w ogóle, czy w fazie pretendentów dawałem, ja nawet tutaj Monte nie dawałem, że oni wyjdą, bo warto zaznaczyć, że wszyscy wiedzieli, że Monte będzie grać bez trenera. I ja, mając właśnie na uwadze tą informację, mówię, nie no, jak grałem bez trenera, no to nie ma opcji. Okej, z tej fazy pretendentów mogli się jeszcze prześliznąć, no ale z fazy legend bez trenera nie ma opcji. No a tu jednak Monte dowiozło. No i zniszczyło, wydaje mi się, większości pikemy. Tak samo jak zniszczyło większości pikemy Team Liquid, które też ludzie dawali na 0-3. No ale Liquid postanowiło nagle z powrotem nauczyć się grać w CS-a. Liquid Apex. W Liquid często brakowało snajpera. Oglądam te mecze, no bo Major, no to zazwyczaj większość meczów oglądam. Dzisiaj trochę, jeśli chodzi o tego Majora pod kątem obstawiania, to tak trochę mniej, ograniczyłem się trochę. Obstawiłem tylko pierwszego dnia za jakieś tam 400 dolców, te pierwsze mecze, tą pierwszą kolejkę, przypierdolę wszystko, to już w ogóle podstawkę. To już wtedy zaczęły się te wszystkie niespodzianki, że tak powiem. No i drugi kupon to był właśnie, no to z Navi, co tylko Navi. Kto by pomyślał, że Navi jest w stanie kupony zepsuć. No, ja się tego nie spodziewałem. No i zobaczmy dalej, co my tu mamy. No jest to właśnie Liquid Apex. Wydaje mi się, że generalnie, żeby złoto trafić, to muszę trafić dwóch zwycięzców meczy ćwierćfinałowych, bądź jednego półfinałowego, chyba z tego co pamiętam. Więc, no, szansy na diament i tak nie ma. Ja bym mimo wszystko wrzucił tu Apex. Tak coś czuję. Bo mówię, w Liquid często właśnie brakowało snajpera. Właśnie OC, czyli snajper Liquid, często go brakowało. Więc ja tutaj Apex wrzucam wraz z Kubenem. No i dwóch Polaków wtedy do następnej fazy, znaczy no, po prostu półfinału przechodzi. Dalej, Vitality Into the Breach, no to myślę, że Vitality Walec po prostu rozjedzie Into the Breach. No i Apex Vitality, no tutaj myślę tak samo, no wydaje mi się, że Zajwu tanio skóry nie sprzeda i łatwo tego Majora nie odda. Tak, Heroic Monte, no to jest mecz też, który może zaskoczyć, ale nie musi. I biorąc pod uwagę właśnie, że chciałem iść za tym typem od początku turnieju mówiłem sobie,
daję zwycięzcę Majora Heroic. Znaczy, no, od początku może nie, bo faktycznie do momentu wystartowania tych meczy tak się zastanawiałem w sumie, te kilka pierwszych dni, kurczę, kto może wygrać tego Majora? No ale jak już przyszła ta faza legend, no to... No to wydaje mi się, że tutaj zwycięzca może być tylko jeden. I tak właśnie się przedstawia mój pick'em na fazę mistrzów. Zostało 7 godzin, jest godzina 6 rano, więc nie wiem, o której ten odcinek zobaczycie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wy oczywiście pick'em obstawiacie, czy może tutaj trafiliście tą fazę legend, ale wątpię, żeby ktoś tą fazę legend trafił, bo jest to chyba najbardziej taki major, taki zaskakujący, którego po prostu wydaje mi się, że nie da się poprawnie po prostu wytypować, żeby ten diament zdobyć. Więc tak się prezentuje pick'em, no ale... Pick'em, stary. No ale mamy jeszcze oczywiście żetony. Pierwszy żeton, jaki chciałem odebrać sobie, no to oczywiście Face Navi. To jest mecz, z którego warto odebrać sobie tą pamiątkę z Paryża. Drugi mecz to będzie Anubis, bo Anubis ma też ładne teraz skiny. Do tego sprawdźmy, co tu jeszcze takiego ciekawego jest. No Liquid jest tu G2. A może G2 z... Albo Nine może... Ej, weźmy sobie z Nine. Co wy na to? Ale to wtedy jakąś ładną, jakiś Inferno czy Anubis. Dobra, weźmy Anubisa sobie. Okej. Okay. Do tego Miraża G2 Furia. No ale czym byłby nasz pick'em challenge bez otworzenia naklejek, stary? No nie możemy się po prostu... Tego nie można pominąć. Naklejki generalnie, jeśli chodzi o naklejki, bo się nie wypowiadałem nigdzie. Jeśli chodzi o naklejki, to naklejka Fury to wow, to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że będzie bardzo dużo kosztować po Majorze, jak już te ceny będą powoli do góry szły. Nine, spoko, po update'cie bardzo spoko wygląda ta naklejka w wersji... Gdzie ona, kurczę, zniknęła? Holo chyba, tak? Holo jest, stary, przecudowna. Holo jest ładna, no i ta normalna przede wszystkim też już jakoś wygląda, bo przedtem nie było tej białej obramówki i to nie wyglądało nawet. Ale otwórzmy po prostu. Otwórzmy i spróbujmy coś trafić. Coś, co może osłodzić trochę mi ten pick'em. Jeśli chcesz jeszcze jakiegoś tam skina sobie dostać, to weź, nie wiem, przyleciała czerwona... O kurwa, Maxip! Przecież jakby ten simple poleciał, stary, to ja byłbym bogaty, naprawdę. Coś tak czuję. Ale generalnie, co chciałem powiedzieć. Jak chcesz sobie wygrać skina jakiegoś, to ja tam paru osobom rzucę jakiegoś skina z mojego ekwipunku za jakieś 10 zł. Rzucę paru osobom. Napisz tylko komentarz, czy... Co sądzisz generalnie o tym Majorze, czy... Przedstawiałeś pick'em, czy przedstawiałeś mecze, czy coś może wygrałeś. No i trzymasz może szansę tutaj na diamencik jeszcze, no ale wydaje mi się, że diament to będzie rzecz nieosiągalna dla... Znaczy no po prostu jest już. To jest fakt dokonany, stary. To jest po prostu już rzecz nie do osiągnięcia dla, wydaje mi się, większości znacznej graczy. No i ostatni tutaj pojemnik z Anubisa. Zobaczmy, co z niego tutaj. Okej, okay. Błękitny chyba, tak? To jest błękitny skin, nie? No pewnie nic nie będzie kosztować, ale to zaraz sobie zobaczymy. No teraz naklejki, stary. Lecimy z naklejkami. Ja tutaj bym chciał coś trafić. Generalnie zapytasz, czy otwierałem przedtem naklejki? Czy trafiłem coś? Jakąś złotą może? Odpowiedź brzmi tak i tak. Trafiłem jakąś tam złotą naklejkę. Ale nie pamiętam szczerze, nie pamiętam szczerze. Jaka to była? Czekaj, może tutaj... O, jest! NC, trafiłem złote. I to wszystko w sumie. No, tu jeszcze jakiś, nie wiem, jakiś Magisk tu jest. No, ale te naklejki są póki co nic nie warte. Ale bardzo szkoda generalnie, jeszcze raz powiem, tego pick'emu. Ja zawsze nad pick'emami płaczę, bo wiesz, to jest taka rzecz, której nie możesz ani kupić, ani zmienić i tak dalej. Tu się liczy jakby, wiesz... Wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. I ja zawsze, za każdym razem, bardzo te pick'emy przeżywam. I jest mi przykro naprawdę, że tylko jeden diamentowy żeton udało mi się zdobyć, odkąd te żetony diamentowe zostały wprowadzone. I to były Katowice 2019. Dużo osób zgarniało te za Star Ladera, więc większość osób właśnie te dwa diamentowe żetony ma, ale ja wtedy coś odwaliłem z tym Star Laderem i
i nie pykło. Ładne w ogóle bardzo naklejki te autografowe. A zerknę sobie aż teraz, bo jestem ciekaw. To był... I co to było? I to był Berlin, czy to był co? Nie, to był Sztokholm? Chyba Sztokholm. Tutaj mi się chyba wysypało coś. No oczywiście. Bo dałem tu Entropic. No tak, już pamiętam. I wtedy też dawałbym na to z Winsterze, że to wygra, ale no pamiętacie jak to było. Kto oglądał pikem, ten wie. Powiedziałem sobie, że i tak nie mam szansy już na diament, to wrzucę sobie to G2. Ale normalnie dawałbym Navi. No i o G2 mowa, stary, o G2 mowa. Też totalne rozczarowanie, stary. Mega rozczarowanie G2. Na tym majorze mamy polski akcent, Goofy. Nie wiem, to jest... Niesamowite. Ja dalej nie wierzę, że to po prostu się stało, stary. To, co się stało. Czyli to, jak te wszystkie topowe drużyny, faworyci, poodpadali, stary. Generalnie, przed tą fazą legend powiedziałbym jeszcze, że ciężko jest wytypować zwycięzcę, no bo, kurczę, Heroic, Navi, G2, to były drużyny, które każdy... dawał raczej w roli pewniaka do wyjścia i Vitality. A tu patrz, nie ma ani G2, nie ma ani Navi. Mamy Vitality. Co ja kurwa zrobię? Mamy Vitality i Heroic. To są właśnie te dwie drużyny, które były chowane też w roli faworytów do wygrania tego turnieju. No będzie mi brakować. Będzie mi brakować na pewno Majora, bo Major, wiesz, to jest taka rzecz, która jest raz w roku, znaczy w teorii dwa razy w roku, ale wiecie jak to było ostatnio, że no tam zdarzył się rok, gdzie ten Major był tylko raz i taki niedosyt był. I no to jest generalnie święto CS-owe, no stary, co ja mam ci mówić, jeżeli grasz w CS-a, jeżeli oglądasz mecze, jeżeli robisz pikemy, jeśli jesteś częścią community, no to wiesz, stary, na jakiej zasadzie to działa i dlaczego ja tak to wszystko przeżywam. No i co, dwie ostatnie kapsuły z naklejkami. Zobaczmy, czy uda się jeszcze tutaj coś... Kurczę, już mi tak oczy bolą od tego, stary. Od tego, wiesz, tego migania tutaj. Ja trafiłem Navi w ogóle, to Navi pewnie nic nie warte. Zobacz, ostatnia kapsuła i na koniec Zajło. Czy to jest jakiś znak, że powinienem zmienić na Vitality? Być może, ale w sumie wyjebane i tak nie będę miał diamentowego sztanu, więc tak jak mówię, daj znać koniecznie, jak ty tutaj fazę mistrzów stawiasz. Teraz nawet ta faza mistrzów mi się chyba nie wczyta, coś mi się wydaje, więc dzięki za oglądanie i sorry jeszcze raz, że tak wyszło, bo chciałem mimo wszystko, żeby... Zależało mi po prostu, żeby te filmy się pojawiły, żeby pojawiły się faktycznie 3 pikemy, no ale nie wyszło. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że taki film 3 w jednym się pojawia. I co? Dzięki za oglądanie. Siema!